Dobrze, drodzy panie, to ja już wracam do was. Wracam do was na nowo. Byłem w końcu celu. Nie, można przyłożyć tam na dole. Na nowy procesor i do gier. Tak, aby można było normalnie pograć. Żebyście mnie potem nie wyzywali na przykład, że... Nie tak jadę na przykład. Więc tak, jesteśmy opóźnieni. Wyłączmy to oczywiście stacyjce, ma na związku oczywiście L. Nawias na szybę, odgrzewanie szyby przede wszystkim. Oświetlenie kupitu, ja nie potrzebuję. Ręczne spuśćmy. Kartę do tachografu. Uruchamiamy silnik. Zapinamy pasy. Mamy tą bileterkę MRE, do którego za nic w świecie nie pamiętam kodu. Więc wybaczcie, że sobie... Jeszcze. Uruchomię tylko... Żeby zobaczyć, jaki był kod. Chodno bileterki. Cztery, trzy, dwa, zero. Okej. Dobra. Więc w takim razie wrócimy. Uruchamiamy bileterkę. 4, 3, 2, 0 i odcinamy bilet. I my jedziemy Grabową, Gdańskie, Kosakowo. Kurs. Teraz S i nie będziemy klikać, dobrze. Światełka do jazdy załączmy. Wszystkie inne światełka też załączmy. No sobie załączmy. Klimatyzację również. Załączmy na maksa oczywiście. Ma zimno w autobusie. Dobrze, i takim sposobem jesteśmy gotowi do jazdy. Trzeba tylko wycieraczki. Może kurczę, w ogóle tego autobusu nie słyszę. Dobrze, oni coś gadają, ale w ogóle nie słychać. Odgłośnimy to na maksa. W takim razie iść, ściszymy muzyki. Okej. Dobra, trzeba to tak zrobić, bo inaczej to będzie lipa. Wy macie na maksa, dobra. Ulgowy B. Można kupić u pana bilet? No pani poczeka, bo ja już nie pamiętam, jak to się klikało. Ulgowy A, to był ulgowy B, proszę bardzo. Jeszcze wolno idzie, bo... Przepraszam, dzięki. No bo jeszcze nie nagrzane, nie? Normalne. Nie, drzwi otwarte. Dzięki.
przednie drzwi zamykane. Dwa oświetlenia, dobre jest, nie marłeś pani. Że teraz na tej ślizgawicy tym autobusem jeździ, to będzie masakra, mówię wam to. Nim to normalnie jeździ, to jest masakra. Pod względem rzucania biegów. Cały czas na kontroli trakcji. No, zobaczę coś tam, czy coś jedzie, nie wiem. No czuję normalnie jechać. Trochę ten miękołem niestety po wysepce, no nie da się inaczej. Za długi autobus, źle wysepka jest zrobiona pod takie dłuższe pojazdy. Na czwórce jeszcze kontrola trakcji w tym autobusie ładnie. Więc się mocniej przedusi. Do jazdy to wygodny autobus ten akurat. Dobra, ogrzewanie jest na maksa ustawione. Weź się, chcesz cały czas kurczę. A wypas czysty, czysty. Zjeżdżamy. Ta kontrola trakcji. Czyli dużo. Bardzo. Tym autobusie będą narzekać na to, że szarpie. Drugi autobus, kurczę, luksusowy. Strasznie cichy. No dobrze, wy też za bardzo silnika nie słyszycie, a też nic nie martwi. Już byś mogła normalnie te bilety szybciej drukować, a nie tak, no. Już i tak tempo pracy trochę przyspieszyło. No było gorzej. Trzeba ruszyć z jedynki na tej ślizgawicy, bo inaczej. Nie dam rady się porozumieć z tym autobusem. Dobra, na lewy pas. Czerwony jest, to nie będziemy rozpędzać, bo nie ma to sensu najmniejszego. Delikatnie gazu trzeba dodać, bo inaczej od razu szarpie, jak nie miało nie być jutro. Się na czwórce włączy kontrola trakcji, nie? A w piątkę teraz rzucę, to też się będzie świecić? Nie, teraz się nie świeci, ale ją czuć. Może gdzieś tam pracuje i funkcjonuje. No co to, co? Ej, silnik mi zniósł. Nie włączę, aż wyjechałem przez to, czemu tutaj się stało? Elektryka się... No panie, no więc... A nie, chciałem ruszyć, nie? No za ludzie widzą, że autobus...
Jacyś jeszcze. Mądrzać. Nie wyrzucę to przez to, że nie wiem, nagle mu się postanowił odkasnąć. Nie wiem, ja wykonuję zakręt w lewo, a on... trochę się śliznął i sobie zgasł. Rozpuściłem sprzęgło i on jakby nie reagował na to, skurczę sobie gazem tutaj. Nie, coś jest nie tak. Kończę, jeszcze się to musi przecinać i jest przeciąganie procesora do enkodowania. Nie, coś się nie do tego dzieje w każdym razie. Ciężko mi jest to wytłumaczyć. No przestępstwo, no rozumiem, ale no panie, no on to wie, bo ja ciosy w rowie zdaję. Sorry, Orłowo. Trzeba już zawczasu zacząć hamowanie, bo to nie wiadomo, jak ten autobus włączy się postanowi zachować nagle. No też coś odbić, tak jak wtedy. No cóż, sam wysiadaj. No niestety, drodzy państwo, to autobus nic nie mogę poradzić. Chodzi do stanu, cieszcie się, że nie było nic poważniejszego. Tylko jakiś... że nie zahamował, jak widział, że ja stoję, tylko... postanowił silnie się pchać. Widzicie, jest trójka? No, ja jakby nie wiem. Bieg wszedł, ale... jest ostrzejszy zakręt, nie będziemy też szaleć. Zdejmiemy nokiet gazu. Tym autobusem ogólnie się bardzo dobrze jeździ, ale może i nie zimą jak na mnie. No coś wariuje strasznie. Jak wtedy widzieliście, co się stało. Jadę, nagle mnie odbija, kurczę od drogi, od pobocznej. Strzel! A malej. No i co mnie jeszcze w tym autobusie irytuje? Widzicie te zaparowane szyby w tym? Od samego początku włączyłem nawet na szyby. Więcej takich nawiałów już nie ma w autobusie. I co? I ja swoje autobus swoje. To dajmy też i na szybę. Proszę bardzo. No i do mnie irytuje w tym autobusie. Nie mogę sobie w żaden sposób z tym poradzić. Stawiać się na drzewie powyżej minusa, jak jest minus na dworzu, to już się wyparłem. Jesteś coś z tej, dlaczego ten autobus nie był na pierwszej linii przeze mnie wzięty do jazdy dziś. No i było ślizgo, to bym wyleciał z tego zakrętu, wiem o tym. Nie no cóż, w symulatorach czasem trzeba pokazać, jak nie jeździć. No nie tylko jak jeździć, w końcu jest to symulator, nie? Właśnie, monitory mi się moje piękne wyłączy.
wkraczamy w teren zabudowany. Ale zarzuciło. Po hamulcach dałem, nie? Dlatego. Czyli jest grawica tu. Na tym wjeździe w przystanek. Proszę. Złe oświetlenie, a gdzie jest złe oświetlenie? No i jak na złość czerwone. Nie dadzą człowiekowi nadrobić rozkładu. Nie dadzą. Niczym na szybkie zielone, nie? Ale się szybko zrobi. O, jest. Rześ. No, ta kontrola trakcji mnie daje normalnie ruszyć. Czy na się zrobi, co zarzuca tym autobusem, jak my? Będę na delikatnie cisnę pedał na dół. Pięć. Teraz jest podjazd, którego ja nie za bardzo lubię. A te autobusy nie dają sobie pod niego rady. Zawsze troszkę to prędkość zaczyna spadać. Teraz jest tyle, że właśnie nie wrzuciłem szóstki, bo są wyższe obroty, to wtedy aż tak się tego nie odczuwa. Normalnie to na szóstce to i 20 km mniej by spadł. Dobra, można już. Teraz Dąbrowa będzie. Znowuż ten śmieszny przystanek. Był ostatnio, że no wiecie. Tą zawracajką, co mówiłem, że go nie za bardzo. Mówię, że to można wpaść też, że się nie wyjedzie. A to jeśli tym autobusem będzie wyjeżdżać, to nie będę widział, czy ktoś jedzie przy. Fajne reklamy na tym Spotify'u, naprawdę. Mi się spodobało. Zamiast 6 przeskoków na godzinę, w premium można przeskakiwać do woli. Pomijaj utwory tyle razy, ile ci się podoba. Kliknij baner, aby dowiedzieć się więcej. To jest coś tu, nie można przesadzić. Ale to jest super, tu mamy kamerę cofania, więc o tyle jest. Pełnienie tego wszystkiego. Kontrola trakcji, która kurczę nie chce na nic pozwolić. Też jest najlepsze. Nie ma czysto w górę, czy nic nie wiem. Choć bym chciał. No patrz, no. No już to samo z tą trójką. Jakiś problem.
I z tym, że te szyby są oczywiście zaparowane, chociaż już nie powinny być. Może mam wszystkie nawiewy włączone na nie, a one swoje. Cały czas pod górkę. Ten pomysł wyłączymy sobie. O, na 92 ustaw. Wiedzieliście, że jest coś takiego funkcji jak ten pomysł? No właśnie. Możliwe, że nie. A jest. Wstępny przystanek Kolonia. Dobra, wszedłeś tam troszkę do tej 94. O Jezu, Jezu. Co to się dzieje? Co to za ABS? Jakiś nieposłuszny, kurczę. Coś sobie kupili, ile trzeba się na kolonie przełączyć. Jak się to w realu robi, bynajmniej. Ale mi wziął i przesunął. Miał sześć, że wyjeżdżam. Co? I wziął i mi w boku też. Wiesz, już kurczę, zależy od kultury kierowców. No, w realu też by nie. Autobusowi, jak widzi, że wyjeżdżę, nie wjechał, kurczę, specjalnie w boku. Tylko po tym lusterku widziałem, jak tam od tyłu. Ja tu się męczę z wyjazdem, a on... Od tyłu mi tylko utrudnia. O Jezu, 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 Jezu. Trochę stecznego trzeba ułożyć, bo coś... Nie pykło z dochu. O, chyba nie masz, silnik musiał zgasnąć. Drugi raz. Zapomniałem, że rozszarzyć. Czemu nie pyka z ruszaniem? Bo widzicie, ta kontrola trakcji. Ciągle moc redukuje na tyle, że... Ja nic nie mogłem ruszyć nawet dobrze, nie? I to jest jazda w zimę, no u nas w Polsce nie ma takich zim w ogóle, nie? Chyba, że to co teraz przyszła. Mrozy minus 24. No widzicie, piątkę wrzuciłem, sprzęg w opuszczę, mam swoje. Rejonowo centrum handlowe. Przywróć prędkość poprzednią.
to wyciśnij ten pomacik. Nie daję sobie dobrze radę, ja ten tempomat. Fajne urozmaicenie podróży. Czemu 92 zrobił, jak miałem ustawione 94 po tym, to nie. A tutaj to lepiej by było zamiast tempomatu lód wrzucić. Jeszcze lepiej. I się fajnie buja. A, to 60. Muszę na ten pomad coś sobie załączyć. Na 60, no to jest na takie też spokojne. Tereny. O hamulce, bo my tu skręcamy kurczę, jedzie przed siebie. A pan, proszę pana, to co tu robi na przedniej działce? Nie wie pan, że w autobusach turystycznych wysiada się środkowymi drzwiami? No cóż, wysiądzie pan, jak ludzie będą chcieli wsiadać, a nie będą chcieli wsiadać, to te drzwi nie otwieram, nie? Będzie pan do tyłu szedł. A się kiedyś pan nauczy, że się wysiada tylnymi, a nie przednimi, nie? Gdzieś inny autobus stoi. Ma pan szczęście, bo tu chłopcze wsiada tyle ludu, że... Nie wiem, czy się to do autobusu pomieści wszystko. Klawisz, przepraszam. Oczywiście mogę też podczas krótkim klawiszem te bilety drukować, nie? Zaraz wam pokażę. Wstępnie osoby ma... Są jeszcze takie niedrukowane bilety. O, na przykład jak tam, pyk. Wydałem resztę. No, ale to już... Jest to samo. Nie, tam stopnia 18 się już zrobiła w autobusie. Trzeba klimę skręcić. Zaraz będą narzekać się tutaj gorąco, nie? Żeby zaraz wyłączę domu. Kontrolę trakcji. A te tu zakręty, nie? Potrzebna jest, nie wiadomo jak. Czy Josi mi tutaj teraz coś powie? Jedzie to coś, czy nie? No, odciny, drogi panie, nie? Dlatego to w normalnym samochodzie by się nie doświadczyło. Właśnie mi się odsunął fotel od pedałów. I ja, ci są hamulec, pojechałem do tyłu z fotelem, a nie napuściłem hamulec.
Tego to jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, no. No i to wszędzie do nie ma. Czy no znowuż przejechałem? Nie, no tym autobusem mi się bary coś źle jeździ na śniegu. Jeśli chodzi o zimę, ten autobus jest do niczego. Czy no jeszcze silniej? Najlepiej w takim momencie. Leć, leć. Ja koniku, znaczy pobóż sobie trochę, pobóż sobie, i teraz mu załączymy. Że też umiem mam czasu, powinienem dzielić na dwa odcinki. Wychodzą po tym godzinne. I potem będzie czas oglądania i tak tylko. Nie wiadomo jak krótki, nie? Ale jedzie na tym ABS. Nie wiem, chyba na letnich jeszcze. Ten autobus jest. Łączę na zimowy i by się tak nie zachowywał na niedźwiedzie. Czy by się tak zachowywał, ale by musiało być nie wiadomo jaki lód. Łączę stare opony też i to może być wina. Nie, żeby mikrofona właśnie ręką uderzył. Na pewno to słyszeliście, no co jest nie tak z tą trójką? Raz 55 nie chcę wejść. Znowuż na tym prześlę jeszcze. I coś się tutaj tyle nabrało, nie mówiłem, że w autobusem wycieczkowym nie wolno tu stawać i co? Macie szczęście, bo ludzie wsiadają, nie tylko być czy na następnym wysiadali. Chyba mi się znowu szkoczy tragicznie prowadziło. Przez mnie był tragicznie autobus prowadzony. Dużo ich coś wysiadło. Jestem pod wrażeniem masz. Tutaj chociaż widzę, czy... No, jedzie? Jedzie tu.
No wiesz. No, autobus oczywiście walczy ze śnieniem u siebie. Przy wyższych prędkościach, chociaż jest okej, nie? Cztery na piątkę ten problem z trójki przeszedł. O hamowaniu tym autobusem też zupełnie, kurczę, nie ma co mówić. On się czuje, jakby to w ogóle hamulców nie miał. O. No, zdecydowanie coś się psuje w tym autobusie. Jakąś fajną wersję mi dałem. W tym rondzie ciężarówka pierwsze winę. No, a czysto można wjeżdżać na rondo. Przepisowo prawy kierunkowskaz, zjeżdżamy z ronda. I łącznie normalnie powinniśmy przyspieszać po tym, nałóż ta trójka, no. Drzwi. Masek. No już kolejne trasy, ja miałem wykonywać jeszcze jeden. Obieg na tej linii będziemy wykonywać innym autobusem niż... Znaczy innym autobusem na pewno, ale chyba w innej... innej zimie, kurczę, nie. Nie aż tak bardzo tragiczny jak ta. Bo to się nie da, po prostu się nie da jeść. Chociaż Solarisem by się fajnie jeździło. No też będzie Alza Solarisem i Cetrą. Długą. To jest mamy Lions Coach L. Mówię właśnie jedzie bokiem na zakręcie, nie? Nie, nie jechał bokiem. Wydawało mi się. What the fuck? Co jest z tym kierowcą dzisiaj? Aha. Elektryka się popsuła, jakbym kurczę w coś uderzył, a nic takiego nie zrobiłem. Jeszcze tam ten chłop z tyłu. Więc jakbym coś uderzył, no, no widzieliście teraz, że nic nie było akurat, więc... Nie mogę liczyć, bo ostra dziura była jeszcze na hamulcu, wjechałem. Uderzenie mogło być mocne. Będzie zakręt w lewo. Zara na orły. Lewa czysto, z tego co widziałem, prawa też. Wyjeżdżamy. Nie wiem, w ATS-ie jakoś lepiej. Kolejne odcinki chyba będą z ATS-em.
Jak mówię, w końcu mam ten statyw do mikrofonu, więc mogę ponagrywać, nie? No, patrz. Wbrew mojej woli jedzie znowu. Następny przystanek, Kosakowo Dworzec, PKP. Będzie zakręt frało za chwilę, więc nie ma co. No właśnie. Zaczynać. No teraz szóstka nie wyszła, no co jest? Właśnie, jakie szczęście mamy, akurat zielone. Wy mnie wyhamował, szczerze mówiąc. Ale no, autobus nie hamuje. Do tego zakrętu, czy już dohamowałem 3 km szybciej. Jeszcze prawie co by mnie dohamował, nie? Panie chłopie, co pan tu robi? Nie wiem, że tak pan tutaj nie powinien stać. Bardziej, że tu. O, na miejsce jest. Nie muszę teraz po krawężniku przejechać. Zmęczyć się. Bo pan postanowił sobie tu stanąć. No hamonuj. Dziękuję bardzo. Pojechaliśmy na miejsce. No celowe. Dobrze, więc to chyba na tyle w tym najmądrym odcinku. Komentujcie. Subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.